tobą. Na zakończenie komiks z wydawnictwa Roberta Zaręby Heliopolis, miasto przyszłości. Za scenariusz i szatę graficzną odpowiedzialny jest Paweł Gierek-Gierczak. I na początku w przedmowie dowiadujemy się w ogóle o inspiracjach samego autora. Oczywiście, Heliopolis, miasto przyszłości. Jest to komiks utrzymany w klimacie takiego brudnego cyberpunku, czyli mamy w zasadzie takiego cyberpunku z lat 80., który był taki modny w latach 80. Dobra, teraz mnie eksperci pewnie skrytykują, że co ja się znam, ale no jak tutaj we wstępie mamy takie produkcje filmowe przywołane jak Terminator, Mad Max czy Robocop. Mamy przywołane takie nazwiska jak Raczkiewicz, jak... No dobrze. Takie fascynacje muzyczne jak Sodom, Napalm, Death, Nuclear Assault. Teraz dałem sobie sprawę, że tak powinienem wybrać jeden z tych zespołów, żeby puścić się na antenie, no ale już dobrze, po ptakach. No w każdym razie widać takie inspiracje, no też fantastyka to jest wymieniona. Cyborgi, człowiekokształtne maszyny i fascynate, czyli... Gierka, Pawła Gierczaka, który też wspomina, że ma pasję do rysowania samochodów. No i to jest człowiek, który stworzył ten komiks, sam dla siebie został wydany. I to jest niesamowite zjawisko. No nie będę ukrywał, że niesamowicie byłem podekscytowany przed lekturą tego komiksu, ponieważ po pierwszym wertowaniu historia prezentuje się niesamowicie. Wspaniały styl rysunków autora powoduje, że chce się chłonąć tę historię, chce się wejść w ten świat. No po prostu rewelacja. Ja nie wiem, to jest kwestia takiego... dojrzewania, ponieważ jakby coraz częściej z wielką odczuwam przyjemność czytania rzeczy undergroundowych niż z takiego mainstreamu. Oczywiście tu chodzi o podejście do komiksu. Na zasadzie, że owszem, cały czas lubię czytać, wiadomo, dzieła popularne z, nie wiem, Japonii czy Stanów Zjednoczonych, jakieś klasyki europejskie oczywiście, aczkolwiek wiecie, ta świadomość, kiedy bierzecie komiks do ręki, który nie został stworzony dla zysku, który ktoś zrobił poświęcając wiele wieczorów. Co więcej, jestem przekonany, że autor wie, że widzi swoją niedoskonałość warsztatu, ale jednak i tak miał na tyle pewności siebie, samozaparcia, że skończył tę historię i nie poprawiał jej w nieskończoność, żeby wszystko było idealne, tylko ją zakończył, wydał i jest, i można ją przeczytać. I oczywiście tego typu rzeczy będą miały pewne niedoskonałości, jakieś takie drobiazgi, ale... fakt, że zostały stworzone, już jest pewną wartością. A muszę przyznać, że naprawdę rysunki Pawła Gierczaka są rewelacyjne. Taki prawdziwy underground, pełen brudu, czerni biel oczywiście, mnóstwo szczegółów, po prostu stworzył bardzo fajny cyberpunkowy klimat. Mam pewne zastrzeżenie, żeby nie było. Za mało ludzi. Brakuje tutaj ludzi w tych historiach. To wydaje się, że teren Heliopolis to jest jedno wielkie złomowisko, gdzie żyje praktycznie garstka ludzi. No i tam się niby jakieś żyje, znaczy jakieś toczy życie. Oczywiście autor też pomija takie jakieś aspekty, nie wiem, ekonomiczne, polityczne, społeczne. Po prostu opowiada historie, które są przepełnione wartką akcją. W albumie z wydawnictwa Roberta Zaręby mamy tutaj parę historii, które nie są stricte powiązane ze sobą, ale za pomocą których właśnie autor tworzy to swoje takie uniwersum. Także w tych historiach przeplata się wiele bohaterów. Myślę, że najbardziej taką wyróżniającą się jest policjantka, która nosi ksywę Blachara. No Blachara z czym nam się kojarzy, no ale jeśli weźmiecie pod uwagę, że to jest taki cyberpunkowy klimat, no to Blachara w tym momencie taka ksywa pasuje, co więcej brzmi tutaj jak taka jakaś twarda kobieta. No tak, ale brakuje, kurczę, niestety ludzi w tych tłach i też architektonicznie
też jest to miasto takie dosyć puste, ale co nie, no dobrze, tak słowa krytyki teraz zostały wypowiedziane, takie zarzuty. Nie zrozumiem cię nieźle, na każdym kadrze praktycznie mamy rysunek jakiegoś pojazdu i te projekty właśnie autora są, no bardzo cieszą wzrok. W ogóle rysunki bardzo dynamiczne, bardzo fajnie przedstawione pościgi, rysunki, znaczy design bohaterów przypominający klimatem Mad Maxa. Kreska świetna. Naprawdę dla samej kreski, dla samej szaty graficznej warto ten komiks wziąć do ręki. No nie kryję, że ten album zrobił na mnie niesamowicie dobre wrażenie. Polecam wszystkim miłośnikom właśnie takiego brudnego undergroundu, klimatów cyberpunkowych i pasji, ponieważ to pasja bije z tych rysunków. To jest najlepsze, że po prostu przeglądając każdą stronę teraz, widzę ten pot, te godziny pracy tego autora, gdzie on miał na celu właśnie opowiedzieć. No jarał się tym. Ewidentnie widać, że on strasznie kręciło go tworzenie tego światu, że realizował swego rodzaju marzenia i możemy teraz efekt jego pracy właśnie przeczytać po prostu. Także przypominam tytuł Heliopolis, miasto przyszłości z wydawnictwa Roberta Zaręby.